dziękując Państwu za dzisiejszą obecność, przyjazd z Opola i z całego regionu. Pewnie Państwo też będą chcieli zapytać o ligę, natomiast głównym naszym tematem jest rozpoczynający się niebawem kolejny sezon dla Zaksy w Lidze Mistrzów. Witając Państwa, wyciszę telefon, żeby nikt nam nie dzwonił. I chciałem przedstawić klub Zaksa Kędzierzyn-Koźle, który w Lidze Mistrzów jako główny team reprezentować będą pan prezes Sebastian Świderski, trener pan Ferdinando de Giorgi, witam wszystkich, trener asystenci pan Oskar Kaczmarczyk, pan Michał Adama i kapitanowie. Tutaj idę na po włosku, powinienem powiedzieć. Jak ten mówił po polsku. Tutti. I kapitanowie zespołu Paweł Zatorski i będę mu to nie taki. Proszę Państwa, do rozpoczęcia Ligi Mistrzów pozostało jeszcze troszkę czasu. Niemniej ten czas będzie bardzo upływał, w związku z tym będziemy prosić, aby Państwo usłyszeli za moment, jakie są zamierzenia klubu, jeśli chodzi o start w Lidze Mistrzów. Chcielibyśmy porozmawiać o dwóch aspektach, aspekcie sportowym i aspekcie organizacyjnym, stąd wizyta tak licznego grona. Pytanie pierwsze oczywiście do trenera Ferdinando de Giorgi. Wielkie wyzwanie dla klubu z Kędzierzyna-Koźla, start w Lidze Mistrzów, wielkie oczekiwania. Jakie zatem szanse dla zespołu z Kędzierzyna w starcie tegorocznej edycji? Allora, io intanto sono, io come credo i ragazzi, la società, orgogliosi di poter fare questo torneo che è il massimo per una squadra, un torneo europeo, e quindi siamo orgogliosi, contenti di poter partecipare, far parte di questa Champions League di quest'anno. Questa è la prima cosa. Po pierwsze, ja myślę, że zawodnicy również i cały klub jesteśmy dumni z tego, że możemy brać udział w takim turnieju, jakim jest Liga Mistrzów. È chiaro che è un torneo di alto livello, di altissimo livello per club, quindi ci sono tante squadre forti, competitive, come lo siamo anche noi. E abbiamo un girone, il primo round, che è abbastanza impegnativo e importante, quindi diciamo le nostre aspettative intanto sono quelle di riuscire a passare questo primo turno che è molto importante e poi vedere. È chiaro che tutti vorrebbero giocare la Final Four, che è la parte massima, ma credo che per noi sia importante concentrarci in questo primo round che sarà molto impegnativo. Jak wiadomo, Liga Mistrzów to turniej na bardzo wysokim poziomie, więc znajduje się w tym turnieju bardzo dużo zespołów tak silnych jak my, więc na pewno dla nas najważniejsze będzie koncentracja na tej pierwszej rundzie, która jest bardzo znacząca. My chcemy wyjść z grupy, a oczywiście chcemy, każdy chciałby zagrać w turnieju tak znaczącym jak Final Four, ale na początku dla nas koncentrujemy się na tym, by zagrać dobrze na rozgrywkach grupowych. Poi il resto, insomma, dopo dipenderà sempre da tante cose, perché contemporaneamente si gioca il campionato, bisogna vedere sorteggi, quant'altro, però per questo dico bisognerà poi affrontare dopo l'eventualità, ma il primo focus fondamentale è sugli incontri che avremo contro Dinamo sicuro e la squadra turca e poi probabilmente la squadra del Nolico, credo, no? Dovrebbe arrivare. Oczywiście później, jak już osiągniemy ten pierwszy cel, czyli wyjście z grupy, będzie wiele czynników, od których będzie zależała nasza przyszłość. Pierwszą jest też to, jak będzie się toczyła rywalizacja w lidze, to jakie będzie losowanie, bo wiadomo, że tutaj może być różnie. Dlatego na początku musimy mocno skoncentrować się na tym, by pokonać przede wszystkim chyba głównego rywala, czyli Dynamo Moskwa. Zespół turecki też wydaje się bardzo silny. No i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będzie też zespół z Belgii, Nolico Maseik, który również na pewno się łatwym przeciwnikiem nie będzie. Okej, dziękuję trenerom za tę wypowiedź. Oczywiście będzie część, jeśli Państwo będą chcieli zadać pytanie później trenerom, oczywiście, że tak. Natomiast kapitanowie zespołu, jedni z niejednego pieca ten chleb siatkarski, w związku z tym też pytanie. Tak, proszę Oskarom, żebyśmy dalej po włosku kontynuowali, ewentualnie powiedzieć panowi. Jakie
szanse widzą zawodnicy w tym starciu w Lidze Mistrzów z zespołami? No, zostało jeszcze długo do rozpoczęcia Ligi Mistrzów. Zacznie się najpierw sezon ligowy w naszym kraju. Trudne wyzwanie, ale to nie pierwszy start zarówno i dla Pawła, i dla Bena. Czy to doświadczenie właśnie w startach w europejskich pucharach dzięki temu, że znacie już dobrze oba zespoły, będzie procentować w Lidze Mistrzów? No, mamma mia. No, come ha detto Fefe, è vero che. Tak jak powiedział Fefe, turniej Ligi Mistrzów, całe rozgrywki Ligi Mistrzów są ten. Jest to turniej o najwyższej skali i trudności, dlatego na pewno jestem zgodny z tym, że my mamy bardzo trudną grupę. Myślę, że z czterema zespołami, które będą bardzo silne i walczące o to, by wyjść dalej. Natomiast jestem pewny, że jako zespół mamy możliwości, by pokonać i wygrać nawet tą grupę. A zawodnicy, którzy są w naszym zespole, są mocno doświadczeni zarówno w bojach międzynarodowych, jak i ligowych, dlatego wierzę w to, że ta pierwsza runda będzie dla nas owocna. Ja, tak jak powiedziałeś, miałem nieraz okazję już grać w Lidze Mistrzów. Wiem, że to jest bardzo trudne wyzwanie dla wszystkich zawodników biorących w tym udział, dla wszystkich klubów, ponieważ tych meczów będzie znacznie więcej niż miało to miejsce w poprzednim sezonie. Ale wierzę w naszą grupę, wierzę w pracę, jaką wykonujemy z trenerami, bo trenujemy naprawdę bardzo, bardzo dobrze i wierzymy we wszystko to, co nam nakazują na treningach i na meczach. Także chyba o to chodzi. Chodzi o zaufanie w drużynie, w grupie i wtedy wiemy, że nawet te najtrudniejsze momenty możemy przejść razem i o to chodzi. Dziękuję bardzo. Zawodnicy i sztab trenerski. Proszę Państwa, drugą ważną sprawą przy Lidze Mistrzów to jest oczywiście sprawa organizacji samego cyklu. To się wiąże zarówno z wyjazdami drużyny, jak i organizacji tutaj meczowej w Kędzierzynie Koźlu. Stąd pytanie do pana prezesa Sebastiana Świderskiego. Na ile dzisiaj Zaksa, choć jeszcze do rozpoczęcia tych rozgrywek, tak jak mówimy, pozostały miesiące, ale to będzie biegło bardzo szybko. Wymogi federacji są określone w tym roku. W związku z tym dla ciebie, Sebastian, to jest też jakby kolejna rola, bo i jako zawodnik, i trener, i teraz jako prezes będziesz uczestniczył w tej Lidze Mistrzów. W związku z tym pytanie, no pewnie o ambicje, to co trener De Giorgi mówił, klubu, to jedno, a dwa o sprawy organizacyjne, bo chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że no, wiąże się z tym no, cała machina logistyczna. Tak, zgadza się. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. No rzeczywiście, wiele pracy, ciężkiej pracy. Po kilku latach wracamy do elity. Wiemy doskonale, że to nie jest łatwy turniej, ponieważ Liga Mistrzów ma wiele wymagań, wiele obostrzeń. Tak do tej pory wszystkie spełniliśmy. Łącznie nawet, głupi przykład, ze słuchawkami dla sędziów. To jest też wymóg, który musimy wprowadzić. Nie jest to, wydaje się to dosyć łatwe, proste. Niestety jest tylko jedna firma na świecie, która ma homologację Federacji Europejskiej i to też trzeba było zapewnić. Natomiast jesteśmy gotowi, jesteśmy praktycznie przygotowani. Czekamy tylko na czwartego przeciwnika, tak aby zaplanować sobie całkowitą logistykę w podróżach, bo wiemy, że to też jest bardzo, bardzo ciężko. Natomiast ja traktuję tę Ligę Mistrzów jako kolejny krok w rozwoju tego drużyny, tego klubu. W zeszłym roku udowodniliśmy, że jesteśmy bardzo mocną grupą. Wynik o tym świadczy. I teraz chcemy też zaprezentować się na arenie międzynarodowej i przede wszystkim zmierzyć się na tle rywali, no, chociażby już nawet w grupie, z tymi z najwyższej półki. Ja dodam tylko, że w drużynie z Turcji grają byli nasi zawodnicy, zawodnik Luzier, Antonin Luzier, w Noliko najprawdopodobniej zespół, który awansuje, tak przynajmniej wskazuje na to wszystko, jest Daniel Castellani, także to też będą powroty po latach tutaj do naszej hali z wielkim sentymentem, także też cieszymy się, że oprócz aspektu sportowego też będzie moment na wspomnienia. Wyprzedzając być może pytanie dziennikarzy o aspekt finansowy, bo tak jak mówiliśmy, logistyczne przygotowanie, to rzeczywiście klub też ma takie wsparcie przy Lidze Mistrzów, jeśli chodzi o finansowy aspekt. No tak, nie udało się pozyskać głównego sponsora na Ligę Mistrzów, przynajmniej na tą chwilę. Jeszcze prowadzimy kilka rozmów. Natomiast jest bardzo pozytywny oddźwięk środowiska tutaj. Muszę podziękować kilku firmom, nie chcę wymieniać,
będzie ich widać na podczas Ligi Mistrzów. Również pół godziny temu została podpisana umowa, dotacja z miastem, także miasto też się zwalnie przyczyniło do tego, że możemy spokojnie przygotowywać się do Ligi Mistrzów i w tej Lidze Mistrzów wystąpić bez wielkich uszczerbków finansowych, bo jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, piłka siatkowa to nie jest piłka nożna i tutaj w tej dyscyplinie trzeba niestety liczyć straty, a nie zyski, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. Panie prezesie, jeszcze jedno pytanie, bo pewnie też jest część dziennikarzy z Opola, która przyjechała i gdzieś tliło się zażeli informacji na temat tego, czy siatkarska Liga Mistrzów, czyli to jest Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Zaksa w jednym wypadku Opole. Jak najbardziej chcemy wyjść z Kędzierzyna do kibiców z całego regionu, z całej Polski. Chcemy jak najbardziej wystąpić przynajmniej raz w tym sezonie w Opolu, ale to chyba tutaj panowie wiedzą lepiej, jaka jest sytuacja w tym momencie z Okrąglakiem Opolskim i na jakim etapie jest ten remont. Także jesteśmy wstępnie po słowie z panem prezydentem. Są listy intencyjne wymienione, także czekamy na nadzory budowlane, na kontrolę, żeby też zacząć planować, czy te teoretycznie ostatnie spotkanie w Lidze Mistrzów w grupie, czyli z tego co dobrze pamiętam 15 lutego mogłoby się odbyć w Opolu. Z naszej strony nie widzimy żadnych przeciwwskazań. Tutaj chciałbym też dodać, już tak trochę może nie wymijająco, ale z boku, że bilety na Ligę Mistrzów będą zupełnie, nie będą się liczyły do karnetów. Ludzie, którzy mają karnety, kibice, którzy kupili karnety, będą mieli prawo pierwokupu również na mecz w Opolu. Także to jest zupełnie inna rzecz. Także tutaj już tak gwoli informacyjnej, też żeby kibice wiedzieli. A jak będzie Final Four, to będzie w Okrąglaku? 15 lat? No myślę, że będzie ciężko, bo jak mieliśmy przykład w zeszłym roku Krakowa, dwa razy raczej w tej samym państwie Final Four się nie odbywa. Natomiast zobaczymy, będziemy rozmawiać. Może jak nie w tym roku, to w następnym roku. Zobaczymy, będziemy na pewno to śledzić. Raczej wątpię, żeby przyznano jeszcze raz jednej z naszej ekip możliwość organizowania Final Four. To tyle, proszę Państwa, odnośnie Ligi Mistrzów. Spodziewaliśmy się też, że Państwo będą zainteresowani pytaniem o rozpoczynające się niebawem rozgrywki ligowe, stąd skoro Pan Prezes jest już przy głosie, to wczoraj po ostatnim sparingu Zaks z GKS-em Katowice jako ostatnim meczem takim przedligowym, też niejako wyprzedzając pytania kolegów dziennikarzy, czy te przygotowania z kolei ligowe już nie do Ligi Mistrzów, czy one też już w ten sposób, jeśli chodzi o ten etap organizacyjny w klubie, zostały zakończone? Jeżeli chodzi o organizacyjny etap, tak, wszystko jest dopięte, czekamy na ten ostatnie spotkanie, mamy już zaplanowany wyjazd do Szczecina, tak samo pobyt w Szczecinie, bo tutaj mogę nadmienić, że zostajemy na turniej mistrzów, gramy z Bełchatów przeciwko Berlin Friedrichshafen, także to też będzie na pewno gratka dla kibiców. Ja jednak najbardziej jestem zadowolony. Tutaj o aspekt sportowy to już może bardziej trener się wypowie. To są jego kompetencje i on za to odpowiada. Zresztą cały sztab, nie tylko jeden. Kompetencje. Partia sportowa. Kozlowy. Kamera wanną i preparacją prima della fizyka. No, bastante bene. W miarę dobrze. No, bene, nel senso che comunque stiamo seguendo il nostro programma di allenamenti. Abbiamo fatto queste partite per avere insomma un po' di situazioni, di numeri, di situazioni tecniche sulle quali dobbiamo continuare a lavorare in questi giorni. Aumenteremo un lavoro molto più tecnico di squadra in questi ultimi 6-7 allenamenti in modo tale di arrivare insomma alla prima partita ben oliati, diciamo, ecco. L'unica situazione che conoscono anche loro è che Kevin sta riprendendo piano piano, ecco, cercheremo di averlo anche lui chiaramente se possibile per la prima di campionato e speriamo che Sam Deru vinca il torneo e possa arrivare, anche se pochi giorni prima, possa arrivare per essere ecco al completo, però per il resto
stiamo lavorando bene, con intensità, quindi arriveremo sicuramente pronti. Przede wszystkim śledziliśmy program, który sobie od początku założyliśmy i na pewno jestem zadowolony z tego, jak chłopaki pracowali. Te mecze, które są za nami, mecze kontrolne, były okazją do tego, żebyśmy sprawdzili w polu walki te sytuacje, nad którymi jeszcze musimy, żebyśmy mieli przegląd sytuacji i świadomość tego, nad czym musimy jeszcze pracować. Przed nami 6, może 7 treningów przed pierwszą rozgrywką i na pewno teraz już skupimy się głównie na aspekcie budowy drużyny, pracy w zespole, mniej na pracy fizycznej. No jak wiadomo, myślę, że większość państwa wie, mamy mniejszy problem z Kevinem, który powoli, spokojnie zostaje wprowadzony do treningu, ale wierzymy w to, że będzie gotowy i on na to pierwsze spotkanie, na te pierwsze tygodnie plus ligi. No i oczekujemy bardzo mocno, że drużyna sama w ten weekend już rozwiąże swoją sytuację, awansuje na Mistrzostwa Europy i sam też dołączy jeszcze przed pierwszym spotkaniem do naszej drużyny. To był trudny sezon wcześniej, mnóstwo pracy dla zawodników. Czy olimpijczycy już są, że tak powiem, w pełni formy przygotowani, czy odpoczęli niejako? Czy był ten czas rzeczywiście na odpoczynek? Bo było go niewiele. No, è vero che abbiamo avuto, diciamo, 10 giorni, un po' di più? Non lo so. 10, un po' di più di 10 giorni per riposare. Però quel 10 no. No, però ho avuto 2 settimane all'inizio molto difficile perché abbiamo iniziato forte. Adesso sto bene. Io sono pronto a iniziare questa nuova stagione. Speriamo di fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, anche se ci sarà ancora più difficile sicuramente. No, tu była taka dość długa dyskusja, ile to było tego wolnego, bo mogliśmy się doliczyć, czy to było mało, czy dużo. No, Konar mówił wczoraj, że 12 dni to było dla niego niesamowite wakacje. No więc dlatego zawsze punkt widzenia jest różny. Natomiast wracając do meritum, miałem kilka, ponad 10 dni wolnego i odpocząłem, natomiast muszę przyznać, że te pierwsze 2 tygodnie, które tutaj mnie zostały na samym początku, były dla mnie trudne. Zaczęliśmy naprawdę z wysokiego C, było ciężko, pracowaliśmy bardzo ciężko, ale teraz czuję się już dużo lepiej i na pewno jestem już gotowy do rozpoczęcia tej ligi, ale wiadomo, przed nami to o wiele trudniejsze zadanie, bo teraz wszyscy będą chcieli z nami walczyć. Konar mówił, że 12 dni mu wystarczyło odpoczynku, a tobie? Ja nie powiem, ile dokładnie miałem, bo nie pamiętam, ale było to wystarczające na tyle, żeby w tej chwili być gotowy. Czuję się tak jak w tej chwili dobrze przygotowany. To, co zrobiliśmy, myślę, że jest bardzo dobre do tego, żebyśmy zaraz grali dobrze w lidze i w Lidze Mistrzów. Widać to już po sparingach, że wracamy na te właściwe tory. Może nie jest to jeszcze idealna gra, ale wygląda to nieźle. A sztab szkoleniowy Oskar odpoczął? No ja powiem, tak, oczywiście odpocząłem. Tak, jasne, Michał też. Ja też. Jesteśmy wszyscy gotowi. A trener? A riposato? Riposato? A torre non riposa mai. Trener nigdy nie odpoczywa. No. Drodzy Państwo, to oczywiście tam. Jeśli Państwo mają pytania, to bardzo proszę, jeśli nie, to ewentualnie pytania w podgrupach, jeśli są liczebne, jeśli Państwo chcą porozmawiać, to już teraz zależy od Państwa, pomoże nam Oskar oczywiście. Ja mam pytanie do Pepe. Wiktor Gumiński, UPS Polka Fakt, odnośnie Ligi Mistrzów. Zaczyna po tej reformie, zaczynać się, tak jak już zostało wspomniane wcześniej, bodajże 6 grudnia pierwszy mecz. Czy właśnie to opóźnienie jakby utrudnia życie szkoleniowcowi, że musi inaczej wszystko zaplanować, ponieważ wtedy tych gier się trochę przez 3 miesiące nawarstwi, czy jednak ułatwia, bo będzie więcej czasu na przygotowanie tej jakby formy już pod ligę mistrzów przez 2 miesiące? No, allora, fare meno partite in Champions è una cosa obiettivamente buona, nel senso che tutta una cosa è partire già da ottobre giocando infrasettimanali, è tutta una cosa avere qualche settimana dove si può
lavorare normale. È chiaro che poi dopo sarà molto intenso, ma questo lo sapevamo già. Il nuovo regolamento, diciamo, ha cercato un po' di diminuire qualche partita, di creare un po' di differenza, diciamo, fra il primo gruppo, le squadre che hanno vinto i campionati, e le altre che devono fare una forma di qualificazione. Quindi per noi avere qualche settimana normale significa investire nel lavoro sia fisico che tecnico, perché poi dopo avremo veramente poco tempo per lavorare su quelle cose. Te zmiany w regulaminie wydają się słuszne, przede wszystkim jeśli chodzi o jakby walkę z czasem i ograniczenie spotkań w Lidze Mistrzów, a przede wszystkim oddzielenie i jakby podniesienie poziomu. Natomiast patrząc w kalendarz, każdy ten, jak on to nazywa, normalny tydzień bez grania w środę jest dla nas formą inwestycji w drużynę. Możemy popracować zarówno fizycznie, jak i technicznie, dlatego po prostu wiedząc, co nas czeka w tych trzech trudnych miesiącach, będziemy próbowali się wycisnąć, co się da z tych dwóch pierwszych miesięcy przygotowań. Ligi już. Jeszcze jedno pytanie do trenera. Sezon, jak już też wspominaliśmy, inny, więcej grania, więcej przejazdów, dochodzą puchary. W tamtym sezonie było stosunkowo mało rotacji, głównie ten wyjściowy skład, między innymi Ben i Paweł tutaj obecni byli takimi właściwie niewyjmowanymi zawodnikami. Czy w związku z tym teraz większym natężeniem będą mogli oni liczyć na trochę taki pełnową pod względem rozegranych gier, czy jednak dalej będą takimi fundamentami nieruszalnymi? Oczywiście. Intanto Ben giocava sempre perché voleva vincere i premi miglior giocatore e mi diceva che doveva giocare per forza. E io Ben grał przede wszystkim w tych wszystkich spotkaniach, dlatego że chciał wygrać jak największą ilość spotkań, statuetek MVP i prosił o to. Quando volevo cambiarlo, diceva no, che c'è la statuetka, pago la pizza. Tak. Chciałem go zmieniać, ale mówi nie, bo chcę jeszcze jedną statuetkę. Postawić pizzę. No, la domanda è corretta, perché sicuramente sarà una stagione diversa da questo punto di vista, cioè avremo bisogno chiaramente di più giocatori, perché quando dovremo giocare un mese 8 partite non si può pensare di giocare solo con 6 giocatori 8 partite, ma noi abbiamo ragazzi che possono fare benissimo. L'anno scorso era anche un po' una forma di strategia, nel senso che potevamo fare questa cosa qui e quindi l'abbiamo sfruttata al massimo. Quest'anno sicuramente sarà diverso, perché 8 partite con 6 giocatori non credo che si potranno giocare. Bo tak już na poważnie, patrząc na to w ten sposób, to rzeczywiście w zeszłym roku tych zmian było niewiele, natomiast teraz trzeba patrzeć na to, jak to wygląda, i tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, 3 miesiące bardzo intensywne, 8 spotkań w ciągu jednego miesiąca, nie wydaje mi się, nie jestem przekonany, że nie da się zagrać tego w 6 zawodników, także na pewno będą zmiany. Oczywiście też trzeba patrzeć na to, że w zeszłym roku właśnie przez to, że było mniej tych spotkań, mogliśmy sobie pozwolić iść tą ścieżką raczej bez zmian. Poi c'è da dire anche che l'anno scorso è vero che non ho cambiato molto, ma non è che mi davano tanta possibilità di cambiare, perché avendo vinto 19 partite 3-0 facevi anche fatica come allenatore a dire questo lo tiro fuori adesso. Faccio giocare un altro. Poza tym jeszcze trzeba patrzeć też pod tym kątem, że w zeszłym roku nie miałem też zbytnio okazji do tego, by zmieniać, no bo jeżeli wygraliśmy 19 spotkań 3-0, to czasami ciężko było odsunąć jakiegoś zawodnika, powiedzieć mu, ty teraz nie będziesz grał, bo chcecie zmienić. No, graliśmy dobrze, więc nie było okazji. Jeszcze do Bena pytanie. Skład właściwie nie uległ zmianom, jest ten sam. Wydaje się, że dla rozgrywającego Rajsko, bo w wyjściowej szóstce będzie pewnie tylko jedna zmiana, Mateusz Bieniek. Czy zatem drugi sezon w Zaksie będzie dla Bena łatwiejszy niż Sì, è vero che per un pareggiatore è importante di conoscere tutti i ragazzi, però
non fa la differenza perché l'anno scorso... Oczywiście dla rozgrywającego, powiedzmy, ten pierwszy etap sezonu jest o wiele łatwiejszy, jeśli zna się z zawodnikami. Rok temu miałem sytuację, w której przyjechałem na tydzień przed rozgrywkami i miałem 12 nowych zawodników do zgrania i było trudniej. Natomiast no, trzeba, i dla mnie to jest jakiś tam na początek dobry punkt wyjścia, ale też trzeba pamiętać o tym, że chcę podkreślić, że po takim sezonie, jaki zagraliśmy w zeszłym roku, decyzja klubu była słuszna o tym, aby utrzymać taki skład, a nie inny, i to wydaje się słuszne. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w konferencji. Bardzo serdecznie dziękuję trenerowi, prezesowi, sztabowi szkoleniowemu i zawodnikom. Życzymy i Państwu fantastycznej pracy. Nie wiem, czy nie wejdą. Robimy wszystko do organizacji. Każdy czuć się u nas znakomicie, a gra zespołu była również fantastyczna. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Bardzo prosimy. Dziękuję.